Odyseja Umysłu to międzynarodowy program kreatywności realizowany w formie konkursu. Całe koło naukowe generalnie powstało chyba 4 lata temu i jest od początku skupione na występowaniu właśnie w tym programie Odyseja Umysłu. Koło naukowe składa się ze studentów zarówno z informatyki, jak i grafiki. Rozwijamy tutaj całkiem sporo umiejętności, a przede wszystkim najważniejszym jest chyba to, że uczymy pracy w grupie, tak? No bo nie da się takiego dużego efektu, jak chociażby ten pojazd, czy taka naprawdę przemyślana i czasochłonna struktura, nie da się tego zrobić w pojedynkę. Pojazd wydawał się najciekawszy, bo to najbardziej mogliśmy rozwinąć jakieś takie umiejętności techniczne, właśnie trochę dołączyć tego programowania, a przedstawienie było z boku, co dla nas informatyków jest dosyć ważne, bo no jednak występowanie nie jest naszym najmocniejszym atutem. Jako że budżet na całą konstrukcję i tak też regulaminowo to wygląda, no nie jest wysoki, zdaje się tam 520 zł. Musieliśmy sobie radzić jak mogliśmy, więc część rzeczy znaleźliśmy na złomie, tak jak na przykład nasz silnik, został kupiony za 30 zł i to jest wentylator, silnik od wentylatora od Opla Astry C. Część materiałów jest, tak jak mówię, z odzysku, część musieliśmy kupić, tak jak na przykład kondensatory, które są jakby główną, najważniejszą rzeczą w naszym pojeździe. Założenie było takie, że nie możemy użyć akumulatora, więc użyliśmy kondensatora. Jest to obejście regulaminu w pewien sposób, takie dość kreatywne, bo w zasadzie nikt wcześniej tego nie robił i jest mało informacji w internecie na ten temat, bo superkondensatory to jest w ogóle taka dość duża nowinka technologiczna. Jeżeli chodzi o przedstawienie, to główne założenie to było stworzenie kwadratu 3x3 z 4 stacjami, gdzie samochód będzie zatrzymał się na każdej z nich. Ważne jest to, że na każdym posterunku, gdy odgrywamy swoje role, pojazd jest doładowywany, te kondensatory są ładowane. Może się uśmiechać, czyli domyślnie jest smutny, a po kliknięciu guzika LEDy zmieniają się odpowiednio, aby samochód zaczął się uśmiechać. Poza tym na zasadzie bardzo prostego głośniczka potrafi się śmiać. Niestety głośniczek jest bardzo, bardzo prosty, więc śmiech przypomina raczej R2-D2 ze Star Warsów niż faktycznego człowieka. Byłem jakby gwiazdą całego przedstawienia, ponieważ kierowałem naszym pojazdem w trakcie Odysei Umysłu i to dwukrotnie, pierwszy na edycji polskiej, później na edycji zagranicznej. Oczywiście mieliśmy motyw Kapitana Bomby, także teksty, które pojawiały się w trakcie przedstawienia, były mocno inspirowane serialem. Zajęliśmy 4. miejsce w Stanach. Tylko 4. miejsce, dlatego że skupiliśmy się właśnie na tym, żeby nasz pojazd nie był zasilany akumulatorem. Co, jak później się okazało, nie było najlepszym wyborem, bo jakby poświęciliśmy większość czasu przy budowaniu pojazdu na to, żeby on działał na te superkondensatory.